Cześć, 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 siema, 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 witam was w kolejnym odcinku z Borderlandsów. Wita się z wami Krzysiek. I Zbigniew. A, Borderlands 2 ma też jeden pewien minus. Ja mam jakieś dziwne czerwone linie w niektórych miejscach, wiesz? Mhm. I nie wiem, w pre-sequelu tego nie było, ale coś jest nie tak z renderowaniem grafiki. Ale patrząc na czas, w jakim się ta gra uruchamia, ona się nie lubi z moim kompem. No, kojarzę tę misję. Aby zacząć mówić, użyj... Dobra, wyskoczmy stąd. Na co komu auto? Tu jest nam potrzebne. Co jest? Halo? Proszę mi otworzyć bramę. Halo? Siadaj. Wysiadamy. Umieram. Albo i nie. Zdecyduj się. Umieram. Czekaj. Zabij go. Weź sobie apteczkę. Widzisz, i na tym poziomie synchronizacji możemy robić tę akcję. Mhm. To przychodzi naturalnie. Wygeneruj sobie taki pomysł, jaki ci się podoba. To w końcu to, co ty widzisz, widzą nasi widzowie. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life in plastic is fantastic. Albo to było life with plastic. Nieważne, life i plastic. Jak to mawiał mój świętej pamięci wujek. Jak mamy się przedostać? A dobra, no to trzeba zdobyć furgon bandytów, a trzeba, żeby zdobyć furgon bandytów, to trzeba jechać do pewnej szczupłej kobiety. W którym miejscu tą barierę ustawili? Lecim na Szczecin, panie, lecim na Szczecin. Dosięgnę ich tymi rakietami. Wal furgon. Wal furgon. Wale furgon. I chyba go rozjebaliśmy. Serio? A nie rozpadł się ze starości? Jak zwał, tak zwał. Jeszcze byśmy prawie zdechli. Stój! Nie warto, nie stój. Użyj bazuki! Nie mam. Ja nie mam jambo, zapomniałeś? Nie sądziłem, że już ją wyużyłeś całą. Jak ja tam miałem trzy ammo i przez przypadek je użyłem. Jakiś chujowy Reaper. Okej, jesteśmy na miejscu już, więc... Nie liczy się sposób dotarcia, liczy się dotarcie. Mhm. O ja pierdziele, ale maciora. Lubi mizianie przemoc. No powiem tak, jest pod czym miziać. Stary, czekaj, nie idź do niej, nie idź do niej. Już do niej podszedłem, ale...
Nie, ja nie muszę. Wejdź do zgniatarki. Nie wejdę tam. Za to jest Achik. Ja już go zdobyłem grając z Grzesiem. Ja nie muszę. Tylko nie pamiętam, czy jest zadanie się zgnieść, czy za zgniecenie kogoś, ale chyba zadanie. Ready? Mhm. A ja szybko podepnę, żeby podbiegnę, żeby nas złapało. Dobra, powinieneś się koło mnie odrodzić. Jak nie, to wiesz, wiem, gdzie mieszkasz. A czyli jeszcze nie wiem. Nie masz pojęcia, gdzie mieszkam. Nie, ale dobrze, załapało. Idealnie jesteś koło mnie. Ale ja nie dostałem Achika. Dostałeś? Nie, nie dostałem. No to czekaj, to ja włażę i ty mnie zgniecie. Dostałem, albo za jedno... dostałem tylko złodupca. Złodupca. To może badasz za to był? Nieważne, zgnieć mnie. Wiesz co, mam pomysł. We dwóch? Siema. Wziął. Bo może faktycznie tylko był za to badasz. Wiesz, ja w tą grę ostatnio dłużej grałem z 5 lat temu. Dostałeś jakiś aczik? Jeszcze nie, ale poczekajmy do końca aż się. Nie. To tylko złodupiec był. Ale zawsze złodupiec. Znaczy tutaj jest to przetłumaczone jako poziom kozactwa. Ale zrobiłem double killa. Nice. Czekaj, czy mogę i na cyckach stanąć? Nie mogę. Spasiu, ty nigdy nie byłeś do końca normalny. Ale dlatego jesteś moim kumplem. Właśnie co tam chciałem powiedzieć. O, tutaj można podspód wejść do kanału. O, i co? No, ja tu przypadkiem wpadłem, ale ty stwierdziłeś, że można wejść. Catch a ride! I widzisz, $5 przez to mamy, że tu wszedłem. O, panie, majątek! A ile wydaliśmy na to, żeśmy umarli? 1500! Idź do niej, bier misję! Mission, mission, mission impossible! O Jezus! Nie! Nie chciałem tego usłyszeć. Poczekaj, tam jest jakiś automat jeszcze. Nie ma tam nic ciekawego, chyba że też amunicja. W sensie, może będzie amunicja do bazuki w końcu. Nie ma. Obleciałem, jak ty z nim gadałeś. Lecę, bo chcę. Lecę, bo życie mnie, mnie. Czy grasz w dwójkę, czy w pre-sequela? I tak dobrze bawisz się. Zjebałeś Rym. Wiem, że zjebałem, ale w połowie się skapłem, że nie jestem w stanie go skończyć. Czy grasz w dwójkę, czy w jedynkę? Życie i tak ruka mnie. Wolę swój Rym. Bardziej optymistyczny. A to nie był Rym. Skupmy się na furgonach. Ty się skupię na furgonach. Jakbyś mi ich nie zasłaniał górami, to bym się na nich skupił. No to masz. Czekaj, zbieram. Można podnieść ten. Nieważne. Auto. Nieważne, stój! Bo byłem w trakcie wychodzenia. Dobra, jedź. Czekaj, bo nas tu... Wypad! Ewakuacja! Zaraz nam się auto rozwali. To po pierwsze, a po drugie... Widziałeś, że wylądowaliśmy. Ja wiedziałem, że jesteś odlotowy, żeby aż tak, żeby lecieć na mapę.
Okej, ja powiem tak. Bandytom też nie wychodzi jazda w tej grze. Wiem. Ej, ale tak szczerze mówiąc, to mógłbyś poczekać. Okej. Rozwalmy tego łoskolota. Zbierz to. Gdzie to jest? Czekaj, teraz nie mogę zebrać chyba? Czekaj, spróbuję najechać. Dobra, nie podniosło, podniosło. Rozwalmy go najpierw, bo on będzie nas strzelał i... Albo dobra, tutaj jest eskorta karawana. No bo tamten się nazywa karawan, nie? Była kara i jedzie vanem, bo dostał karę. Czemu nasze auto wybuchło? No jak mamy go obrabować? Dobra, mam pomysł. Tutaj jest skrzynka z bronią na górze po prostu. Ale chujnia z grzywnią. A ostatni był do czego? Do snajpera. Jestem ciekaw jednej... I'm out of ammo, reloading. Don't you worry, child. Czekaj, ja zobaczę sobie tego klasmoda, którego wcześniej dostałem w ogóle. Nie wiem dokąd, ale se jadę. Czekaj, zrobiłeś mojego Tricksona? Se jadę na tej ciężarówce. I umarłem. Wiesz co, ja chyba też umrę po prostu. Czekaj, wjechałem w wyjście. Zaliczył mi zgon czy nie? Nie, darmowy teleport. Nie, zaliczyło mi zgon, really. Lekki bezsens. Ja też sobie zginąłem, bo to było szybsze. Znaczy dużo rzeczy w tej grze jest bez sensu niestety. Przepraszam wszystkich, którzy uważają, że ta gra jest zajebista, ale... Ale nie jest. W porównaniu do pre-sequela, sorry, ale nie, okej, była wcześniej. Pod tym względem jest super, ale dla mnie hejt na pre-sequel jest niezasłużony. Ty stary, a może poczekasz? Dziękuję. A i tak, żeby rozwiać przy okazji wszelkie wątpliwości, jedyne komentarze, jakie będą usuwane pod filmem, to całkowicie niemerytoryczne i obraźliwe. I te, które mówią, że dwójka jest lepsza niż pre-sequel. Nie, to każdy ma prawo mieć takie zdanie. Panie, ale lag. Łapanie. Ale jebło. Proponuję przejść do innej lokacji, bo tu jest taki minus, że one się bardzo długo respawnują. I my sobie możemy jeść, a jeść. Okej, widziałeś to? Zobacz sobie to. Nie ma nic przed nami. Totalnie nic. Jest większa pustka niż w moim mózgu. Znaczy nie, jest po prostu ten, jakoś to się nazywa, nie pamiętam w tym momencie, obszar, w którym jest faktycznie fizyczny model. No, kolizja. Dobrze, ale drodzy, kochani widzowie, ponieważ i tak nam się w miarę kończy czas, musimy tutaj zaczekać na trochę dodatkowych pojazdów bandytów, to ja się będę żegnał na teraz, w następnym odcinku dokończymy to zadanie, pójdziemy dalej, więc żegna się z wami Krzysiek. Easy bee.